Cześć. Ten film będzie o wzywaniu pomocy, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli z tych rad korzystać. Bezpieczeństwo w górach to ważna, jeżeli nie najważniejsza sprawa. Często o tym wspominamy w filmach, więc pamiętajcie o tym, żeby zabierać zawsze na wycieczki apteczkę, choćby najmniejszą. Materiał o apteczkach znajdziecie w innym miejscu na naszym kanale. Natomiast dzisiaj opowiemy o tym, jak wezwać pomoc w górach, gdy już coś się wydarzy. Najprostszym, najbardziej skutecznym i najszybszym sposobem, żeby wezwać pomoc w górach, jest oczywiście telefon komórkowy. Zapiszcie sobie w telefonie przed wyjściem w góry numery do GoPro lub Topru. To są dwa numery, 985 albo numer 601-100-300, ale również ściągnijcie sobie na telefon dedykowaną aplikację o nazwie Ratunek, która przez trzy kliknięcia pozwoli Wam skontaktować się z ratownikami, a ponadto wysłać do nich swoją pozycję oraz przekazać ważne informacje, takie jak na przykład stan poziomu naładowania baterii, czy informacje o Waszym stanie zdrowia, przebytych chorobach bądź uczuleniach, które możecie wpisać do tej aplikacji. Warto pamiętać o tym, że aplikacja Ratunek działa w ten sposób, że po wywołaniu pomocy za pomocą aplikacji ratownik dyżurny musi do Was zadzwonić, skontaktować się, by potwierdzić, że akcja zostanie podjęta i że na pewno tej pomocy potrzebujecie. Kolejny sposób wzywania pomocy w górach to oczywiście taki tradycyjny sposób wołania za pomocą dźwięku. Oczywiście można siedzieć na skalnym ustępie czy gdzieś tam na szczycie góry i wołać ratunku, ratunku, ale pewnie długo w ten sposób nie pokrzyczymy, ponieważ nasze struny głosowe mają też swoją wytrzymałość. Z tego powodu stosuje się w górach gwizdki i te gwizdki można zakupić oddzielnie i włożyć sobie do plecaka, bądź skorzystać z gwizdków, które często mocowane są w pasach piersiowych plecaków. Jak wezwać pomoc w górach za pomocą gwizdka? Otóż pewnie każdy z Was oglądał film o Titanicu i pamięta sygnał SOS, czyli trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie, ale w ten sposób nie woła się pomocy w górach. Międzynarodowym kodem do wołania pomocy za pomocą dźwięku jest 6 przeciągłych sygnałów na minutę, czyli 6 przeciągłych gwizdów w ciągu jednej minuty. Wychodzi, że w odstępach co 10 sekund. Po takiej sekwencji wołania ratunku za pomocą gwizdka powinna nastąpić minuta przerwy. Jeśli ktoś usłyszy Wasze wołanie, to powinien odpowiedzieć też w charakterystyczny sposób. Mianowicie powinien nadać 3 sygnały w odstępach co 20 sekund, po których znowu będzie minuta przerwy. W analogiczny sposób możemy wzywać pomoc w górach nocą za pomocą światła. W tym celu można wykorzystać czołówkę. Natomiast pamiętajcie, że włączanie i wyłączanie czołówki co te 10 sekund będzie uciążliwe. Jeśli będzie to czołówka z wieloma funkcjami, to będzie to jeszcze bardziej trudne. Więc najłatwiej po prostu przysłaniać światło jakimś przedmiotem bądź ręką i nadawać w odpowiedniej częstotliwości te sygnały. Kiedy w górach lata nam nad głową śmigłowiec, to często towarzyszą temu różne emocje, ale pamiętajcie, że jeżeli nie potrzebujecie pomocy, to nie machajcie do ratowników i nie pokazujcie żadnych znaków w ich stronę. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to należy użyć takiego specjalnego kodu do wezwania pomocy ze śmigłowca. Wygląda to tak, że należy stanąć w pozycji, która przypomina literkę Y, czyli złączyć nogi razem i pod kątem unieść oba ramiona. Wtedy tworzymy coś na kształt literki Y od angielskiego yes, dając do zrozumienia ratownikom pokładowym, że pomoc jest oczekiwana w tym miejscu. Natomiast jeśli śmigłowiec przelatuje obok Was i przypatruje się, czy to czasem nie wywołaliście o pomoc, to wówczas możecie nadać sygnał no, czyli ustawić się na kształt literki N. Jak to wykonać? Po prostu należy jedno ramię podnieść pod kątem do góry, a drugie opuścić też pod kątem w dół. Mam nadzieję, że po tym filmiku bardzo łatwo będzie Wam zapamiętać, jak wezwać pomoc w górach.
ale również mam nadzieję, że nigdy z tych metod wołania o pomoc nie będziecie w górach korzystać. Życzę Wam bezpiecznych wycieczek, a spotkanie z ratownikiem GoPru czy TOPRu jedynie w schronisku.